jeden z najbardziej wpływowych rosyjskich politologów, Siergiej Karaganow, zaproponował prewencyjny atak nuklearny na Europę, w tym na Poznań. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Tym bardziej, że ja mieszkam w Poznaniu. No może prawie w Poznaniu, ale cały czas jestem tam raz, dwa razy w tygodniu, by pomagać rodzicom. Więc mogę się załapać na takie prewencyjne uderzenie. Aczkolwiek, abstrahując od tego wszystkiego, uważam, że taki poatomowy lej zamiast kilkuset tysięcznego miasta, to by było jednak doskonałe podsumowanie prawie 8 lat rządów PiSu. Ufajcie. Witam Was. Siergiej Karaganow opublikował niedawno artykuł pod tytułem Trudne, ale konieczne rozwiązanie. Karaganow tego nie chce. Zgniły Zachód go do tego zmusza. Scenariusz, mimo iż oparty na uproszczonej wizji świata, na myśleniu życzeniowym, to sam w sobie jest bardzo ciekawy. No szkoda, że ja jestem w jego epicentrum. No nie tak miało być. No, ale tak na poważnie. Karaganow zauważył, że Rosja ma ogromny problem z Ukrainą. Jeżeli poprzestać na obecnych zdobyczach terytorialnych, to Ukraińcy tego nie popuszczą. Że się nie popuści się. Jeżeli całkowicie uwolnimy regiony Doniecka, Ługańska, Zaporoża, Chersonia, stanie się to minimalnym zwycięstwem. Wyzwolenie w ciągu roku lub dwóch całego wschodu i południa dzisiejszej Ukrainy będzie małym, wielkim sukcesem, ale nadal jej dzieło pozostanie z jeszcze bardziej rozgoryczoną populacją ultranacjonalistyczną, napompowaną krwawą raną, grążącą nieuniknionymi komplikacjami, ponownie wojną. Co ciekawe, według Karaganowa podbicie całej Ukrainy jest jeszcze gorszym scenariuszem dla Rosji. Podkreśla on także potworne koszty takiej operacji. Nie jest to najgorsza sytuacja, która może się pojawić. Jeśli kosztem potwornych ofiar uwolnimy całą Ukrainę i pozostawimy w ruinie ludzi, którzy nas nienawidzą, ich reedukacja potrwa ponad dekadę. No i chłop ma rację. Z perspektywy czasu widzimy, że jedynym sensownym scenariuszem dla Rosji, oczywiście z punktu widzenia ich interesów, to był Blitzkrieg, zapowiadane podbicie Ukrainy w ciągu kilku tygodni, tak by uniknąć dużych strat w cywilach i w infrastrukturze, tak żeby nie zdążyła się narodzić nienawiść do Rosjan. Oczywiście Ukraińcy nie byliby zadowoleni, byliby wkurzeni, no ale gdyby Rosjanie mieli swoje służby, swoją policję, to opór byłby dławiony po cichu. A z drugiej strony zapewne wprowadzono by system nagród dla tych, którzy by się podporządkowali. Więc jakoś po cichu by to rozwiązano. Ale wracając do wizji geopolitycznej Karaganowa, chciałby on, żeby Rosja raz na zawsze zakończyła temat Zachodu, przeorientowała się na Chiny, oczywiście rozwijała się w innych dostępnych kierunkach, no tyle, że temat Ukrainy by się cały czas paprał, Zachód Rosji by ją swędził, a czasem zakuł. Ukraińcy by się zbroili, zapewne powstałaby partyzantka i tak dalej, więc Karaganow proponuje prewencyjnie pizgnąć w kilka europejskich miast atomem, żeby Zachód przestał wspierać Ukrainę. A tak, żeby przewrócić wiarygodność odstraszania nuklearnego. Będziemy musieli przewrócić wiarygodność odstraszania nuklearnego, obniżając niedopuszczalnie narysowany próg użycia broni jądrowej. Wyraźnie, ale szybko wchodząc po drabinie eskalacyjnej powstrzymywania. No troszkę zaleciało Bartosiakiem, prawda? Aczkolwiek w tym wypadku ma to sens, ponieważ Karaganow wyróżnia aż do 24 kroków na drabinie eskalacyjnej, tak by budować napięcie bądź je obniżać, by działać na wyobraźnię Europejczyków. 24 kroki, gdzie no te ostatnie no byłyby odpaleniem rakiet. Co ciekawe, według niego pierwsze zostały już zrealizowane, na przykład rozmieszczenie broni atomowej na Białorusi. Na te jedne z ostatnich to byłoby na przykład wskazywanie konkretnych miast w Europie i danie czas Rosjanom czy ludziom dobrej woli, by mogli miasta opuścić. Na tych schodach jest wiele kroków. Naliczyłem dwa tuziny. Sprawa może dotyczyć nawet ostrzeżenia rodaków i wszystkich ludzi dobrej woli o potrzebie opuszczania miejsca zamieszkania w pobliżu obiektów, które mogłyby się stać celem uderzeń nuklearnych w krajach
udzielających bezpośredniego wsparcia reżimowi kijowskiemu. Ja pierdolę. Karaganow wychodzi z założenia, że ekipa w Białym Domu nie będzie bronić wasali kosztem bezpieczeństwa własnych miast. No i tutaj wychodzi temat Poznania, aczkolwiek no, bierze on pod uwagę, że znajdzie się taki kowboj w przyszłości, który jednak wasali będzie bronić. Jeśli tylko w Białym Domu zasiądzie szaleniec, to Ameryka zdecyduje się uderzyć w obronie Europejczyków, poświęcając przykładowo Boston na rzecz Poznania. To, że Anglosasi nie będą bronić mojego rodzinnego Poznania, to ja sobie zdaję z tego sprawę, aczkolwiek poraża mnie ta etyka sytuacyjna Karaganowa, jest tego w tekście bardzo dużo, gdzie no, nazywa amerykańskiego prezydenta szaleńcem, mówimy o tym dokładnym kontekście, prawda, bo miałby bronić się wasali kosztem własnych miast, ale jeżeli pierwszy atak ma być wykonany z inicjatywy Kremla, to tam już szaleńców nie ma. Chory człowiek, tak? Chory człowiek. W wielkim skrócie, po prewencyjnym pierdolnięciu Zachód przestaje wspierać Ukrainę. Rosja odwraca się od Zachodu, daje sobie spokój z Zachodem, reorientuje się na Chinę, a Ukraina, to co z Ukrainy zostanie, byłoby krajem upadłym, takim doskonałym buforem, oczywiście z perspektywy interesów rosyjskich. No, podsumowując ten śmiały scenariusz, wygląda mi to jak pohukiwanie na potrzeby szumu informacyjnego przed lipcowym szczytem NATO. Ja przypominam, został nam niecały miesiąc do szczytu NATO w Wilnie, gdzie mają paść, no chyba już decyzje, w sprawie gwarancji militarnych dla Ukrainy. Ewentualnie nic z tego nie będzie, aczkolwiek ja cały czas obawiam się o dudu. Czy on czegoś nie podpisze, czy nie da nam się chłopina w coś wmanewrować. W końcu nie jest tajemnicą, że szuka dla siebie ciepłej posadki w instytucjach międzynarodowych, no i może wpaść na pomysł, że no właśnie tym zaplusuje, więc musimy uważać. A pytanie, czy obawiać się tego typu pogróżek ze strony Rosjan? No ja powiem tak, od lutego zeszłego roku to, co mówi Kreml, powinniśmy brać na poważnie, aczkolwiek tutaj mamy do czynienia z think tankiem, czy tam z propagandystą, jak zwał. Scenariusz tutaj zarysowany to jest scenariusz science fiction. Ja wam naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele oszczędziłem tego sosu szowinistycznego rosyjskiego sosu, bo to było wręcz obrzydliwe. Jakiś kocopołów o Bożej broni, która uratuje ludzkość przed III wojną światową, o zgniliźnie moralnej na Zachodzie i wyższości Rosji. Owszem, to co tutaj się odpindala, to woła pomstę do nieba, no, ale to nie jest tak, że Rosjanie są jacyś wyżsi moralnie i cywilizacyjnie. Te naginanie faktów, że no, Rosja de facto jest zaatakowana, że to Rosja szuka pokoju, jednocześnie opowiadając o pierdolnięciach atomowych w miastach i pochłonięciu milionów ofiar. W końcu Rosji nikt z Zachodu nie zaatakuje. Widzimy, jakie są nastroje. Jeżeli trzecia wojna światowa miałaby wybuchnąć, to tylko dlatego, że Rosja zdecydowałaby się iść dalej. Tak samo kłamstwem jest, że odstraszanie atomowe nie działa. Oczywiście, że działa, tyle że dekady temu mocarstwa atomowe umówiły się w ten sposób, że nie będą tej broni nadużywać, że będą ją używały tylko w ostateczności do obrony swoich granic. Zostawiając sobie jednocześnie pole do manewru do prowadzenia wojen zastępczych. Tak? No bo wiadomo, gdyby nagle kraje zaczęły się szachować pierdolnięciem atomowym, jeżeli biją się w trzecim mniejszym kraju, no to no byłoby trudno, prawda? Można powiedzieć, że kraje te byłyby w klinczu. No, tak samo jak zerwanie stosunków dyplomatycznych z Zachodem i pivot na Chiny nie jest dobrym scenariuszem. To jest scenariusz infantylny, na którym Rosjanie by tracili. No, przecież gdyby Chińczycy zobaczyli, że Rosjanie nie zostawili sobie alternatywy w postaci Zachodu, no to wydymaliby Rosjan podwójnie. No tak to jest. A z drugiej strony na Zachodzie zamiast knuć w Europie Zachodniej, jakby ruszyć na Rosję, no to przecież tam się czeka na odmrożenie stosunków gospodarczych, a potem i
polityczny. Przecież tamtego nie ukrywają, ale teraz jest wojna, to jesteśmy w trybie wojennym. Nastanie pokój, to kraje poważne będą z Rosją robiły interesy, no bo po prostu. To nie chodzi, że ktoś Rosję lubi, ale ma ona tanie surowce. Przede wszystkim biznes. W końcu ja teraz czytam, że Ukraińcy cały czas przesyłają rosyjski gaz bodajże do Niemiec i Niemcy utyskują, co będzie w 2024 roku, no bo będzie przypał jednak przedłużać tę umowę. Tak samo nie przeceniałbym ukraińskiej partyzantki, aczkolwiek na bank tego typu występy będą. Nie przeceniałbym siły militarnej Ukrainy, która miałaby urosnąć do takich rozmiarów, by odbić wschodnie tereny z rąk Rosjan. Tereny, które na bank będą bardzo, ale to bardzo umocnione. Zobaczymy, jak pójdzie w trakcie aktualnej ofensywy, prawda? W końcu to są prowizoryczne umocnienia. Zachód dostarczy broń na Ukrainę, ale to nie będą takie ilości, to nie będzie taka broń, by zagrozić Rosji, bo w końcu widzimy modus operandi teraz, prawda? Ukraina ma zakaz atakowania terytoriów rosyjskie, oczywiście oprócz tych prowokacji, gdzie chciano Polaków w to wkręcić. No i tutaj będzie podobnie. Będą tam jakieś gwarancje patykiem pisane, czy to będą anglosasi, czy Dudu da się wkręcić, ale na pewno nie będzie pozwolenia na to, by zaatakować Rosję. Tak więc uważam, że to są pohukiwania na potrzeby zebrania NATO we Lwowie 11 listopada i nie trzeba się jego bać. No chyba, że jednak chłop to mówi na poważnie, nie jest żadnym politologiem z krwi i kości, tylko zwykłym kremlowskim propagandystą, no ale wtedy możemy się pocieszać tym, że dostaniemy ostrzeżenie i będziemy mogli spierdalać. I to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv, gdzie jest archiwum filmów, których nie ma już na YouTubie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.